Witam cieplutko, Zeb Bach z tej strony. One second. Może tak będzie lepiej. Hello, witam cieplutko. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki lick dość prosty. Trzecia, czwarta struna, tak? Dobrze mówię, dobrze, nie oszukuję. Pusta trzecia, czwarta, naciskamy piąty i puste. Puste, piąte, puste. Trzeci puste. Puste, piąty, puste, trzeci puste. Jak widzicie, ja gram tu czwartym palcem, tu pierwszym, bo tak mam ułożone o rękę, wiecie. Ja nie dbam, że tu to trzeba trzecim, tak jak mi wygodnie. Wy również sobie grajcie tak, jak wam wygodnie. Tylko ważne, żeby puste zagrać. Ja nawet tu, jak widzicie, sobie trzecim suportuję się, prawda, troszeczkę dociskam ten, bo tak to jest trochę niezręcznie, więc ja trzecim sobie. Prawda? Puste, piąty. Puste, piąty, puste, trzeci, puste. I potem. Tu zaginam sobie kciuk i gram trzeci próg na strunie szóstej, ok? Puste, trzeci, puste. Słuchajcie, tutaj ja tak gram i myślę, czy rozwinąć tę sprawę. Słuchajcie, więc oczywiście to możemy blues tego zrobić. Możemy pójść do C, możemy pójść do D. Ok, jak to by wyglądało? Prawda? Możecie tak grać, prawda? Tylko co trzeba tu zaznaczać, jak uderzamy puste, to trzeba zamiast tych pustych na koniec tego liku uderzyć to, co ma być w akordzie i tu, co ma być w akordzie, czyli przed C trzeba zagrać, tu C i D, a przed D trzeba D zagrać i bas. A przed G oczywiście. Z tym, że to tak, no, tak dodatkowo. Ja myślę, że to jest tak silny lick, że tu wystarczy tylko zrobić. To Muddy Waters. Nie mogę gadać i grać. Prawda? I jeszcze jeden smaczek, może dwa dodajmy sobie. Więc ja pentatonik jest pentatonik i dwa dźwięki dotykam G i B. Czyli. Lub D i E. Lub. Tu jest. Ja myślę, że sobie powinniście tam pentatonikę, to gdzie dotkniecie, prawda? To się wam zagra, tylko żeby rytmicznie tego nie pogubić, bo tu. Bu. Czyli żeby tu ten bas ma rytm w sobie, żeby tu nie zaplątać, prawda, na przekór temu basowi, bo potem zaczniecie i wybijecie się z rytmu. Ale no to troszeczkę pentatoniki dotknąć. Jeszcze raz może sobie popatrzmy.
Tu jest to GB. Tu 7 do 6. Ale najchętniej ja bym słyszał, wiecie, proszę zwróćcie uwagę, to ważne, co teraz powiem. Jak gramy do G basowego, tu robimy krótko, tłumimy. Bo chcemy czyste B. Zwróćcie uwagę, że ja nie robię. Ja tak nie gram, ja gram. Wytłumiony. Chcę mieć czysty bas. OK. Ale możemy tu zagrać zagrywkę typu taki długi glistan 12, uderzyć dwie strony, może nawet trzy i drugą. Prawda? I przed tym, jak to chcemy zrobić, dobrze jest nie tłumić, zostawić, żeby brzmiało, ok? Przed G w basie. Ale jeżeli chcemy tu pójść slajdem na 12 próg, przypominam, 12 struna, druga, trzecia, zostawmy, żeby te brzmiały. Prawda? One brzmią, a ja robię to. Prawda? Bo jak stłumicie, to nie będzie to, mi się wydaje. Okej, dziękuję ślicznie za wasz czas. Bardzo prosty taki mieliśmy lik. Przypominam, że możecie go sobie ograć w klasycznym bluesie. Lik jest na tyle silny, że obroni się, gdy będziemy grali. Tylko. Lub. Prawda, że tu brzmią? Bo inaczej to nie wyjdzie. Tak mi się wydaje. Nie chcę tu grać, by tłumiać, ale puste, piąty, pusta, trzeci, puste. A, nie popatrzyliśmy sobie zupełnie na tą rękę. Przepraszam najmocniej. Już, nadrabiamy sprawę. Ja jestem bez kostki. Gram kciukiem i pierwszym palcem. Znowu nic. Przepraszam. Zaraz tu zrobimy telewizję lepiej. O, tak i niżej. O, teraz. Jeszcze tu. O, na środku. Tu już szarpie jednym. Więc tak te rzeczy wyglądają. Czy ja proponuję? Nie, ja proponuję grać jeden akord. Jak ktoś chce, to może sobie pójść do bluesa, prawda? Włożyć to w triadę bluesową, ale to jest dość silny groove. Bardzo, bardzo stylowy. Jego można grać bez reszty bluesa. Dziękuję ślicznie. Take care, guys. Bye, bye. Zeb Bach był tutaj.